W Polsce trzeba się napić, żeby być miłym. Nie jest to moje zdanie, ale od kilku dni, jak wiecie, pewnie wesele, ślub w naszej redakcji, przyjechała Polonia amerykańska. I niektórzy z, z nich, no, od małego są w Stanach i z Polską mają rzadki kontakt. Z Polakami tak, ale z Polską rzadki. I jedna. Właśnie z naszych rodaczek z Chicago, przyjeżdżając do Polski, mówi: No, dopóki jestem na terenie tu telewizji, spotykam chrześcijan, no to wszyscy się uśmiechają, mówią sobie coś miłego i tak dalej. Tylko wyjdę poza bramę, to widzę wbite w ziemię, smutne spojrzenia. Nikt nawet nie, nie zawsze odpowie na jakiś uśmiech czy, czy pozdrowienie. I tak właśnie podsumowała, że Polska to nieszczęśliwy kraj. Ludzie są w jakiś sposób nieszczęśliwi. Dopiero kiedy się napiją, bo też i na weselu była, wtedy stają się mili, rozmowni i tak dalej. Jeśli byście sobie otworzyli list do Efezjan, zobaczylibyście, że rzeczywiście alkohol i duch święty są zestawieni koło siebie, że. Mówi, nie upijajcie się tam winem, alkoholem, a bądźcie pełni Ducha Świętego. Nie? Polacy nie mają tych odruchów takiej codziennej życzliwości tak jak Amerykanie. Bo Amerykanie w sporej większości są nowonarodzonymi chrześcijanami. I ten zwyczaj z kościołów przeszedł na ulice, sklepy, pralnie, place i tak Ludzie, w których mieszka Duch Święty są... Szczęśliwi są mili też dla siebie nawzajem i to widać w relacjach wzajemnych. W Polsce niestety nie ma w sercach większości ludzi Ducha Świętego, no i tylko pozostał alkohol.